getting a clearer picture? You had an agent on the inside, and 47 killed him? We've got it on videotape. The incident put us back on 47's tail, which eventually led to his destruction. You actually caught him? We didn't just catch your urban legend. We killed him. I assume you can prove this. I intend to give you incontrovertible evidence. But how? There was a bit player for the mob in a certain witness protection program. He was protected 24/7 by some of the most dedicated professionals we had. 47 came for him anyway. And you killed him? Bring out the car. Wait a second, Jack. Come on. You can't just leave me hanging. Bring the folder. We'll talk on the way. The way where? To your proof. No, mamy następną... Co mamy następne? Zlecenie. Zaraz. Ucieczka, bla. Tutaj nam chyba też nie jest potrzebna broń. A tak, tutaj mamy standard, okej. Nie chcemy nic. Zaczynamy grę. No. To jest bardzo fajna, przyjemna misja, którą można szybko wykonać. Ja wiem, w 5 minut. Dobra, dziadek, spadaj. Tam jest jakieś... tam są jakieś urodziny czy coś? No nie wiem. Catering, prawda, donaty, w sensie pączki. A my sobie te donaty pożyczymy. I strzykniemy tutaj środek uspokajający. A co z nimi, z tymi pączkami zrobimy? Aha, uwaga na tego biegacza tutaj, bo on jest taka menda nosiciel. Nie wiem nawet, czy on nie jest czasem jednym z tych tutaj agentów, którzy właśnie siedzą tu. Co za inteligenci. Otworzyli zwykłemu człowiekowi i wzięli pączki od niego. No już, spadaj tam do środka. No, a jak to już z taką inteligencją wspaniałą bywa, za wszystko trzeba płacić. Za swoją głupotę też. Dlatego panowie pójdą sobie lulu. Dziękuję. No idźcie spać. No cześć. O właśnie. Dziękuję. I musimy sobie po prostu wziąć ich ciuchy. Weźmiemy pistolet, bo przyda nam się. I ukradniemy kasetę wideo, bo oczywiście nie chcemy być nagrani na żadnej kamerze. Tymczasem weźmiemy sobie jeszcze taki ala chloroform. To się nazywa chyba eter tutaj. Tak, buteleczka eteru. I po prostu sobie stąd wyjdziemy. I już możemy iść do mieszkania, do domu głównego naszego celu. Nikt nas nie zatrzyma, bo jesteśmy właśnie... Mamy ubiór tego agenta. Tak. Idziemy na górę. Na górze tutaj jest taki fajny pan, który sobie pali. A my jesteśmy w pokoju takiej ładnej nastolatki. Znaczy ładnej. Ładnej to ja nie wiem, czy ona jest, bo nie widzę. Nigdzie jej tutaj nie widziałem. Ale to jest pokój właśnie tej takiej nastolatki. Chyba córki tego głównego naszego celu. Skropiłem majtki tej właśnie córeczki tym chloroformem. Spytacie się dlaczego? Ano dlatego, że ten właśnie strażnik, który sobie teraz idzie w naszą stronę, skręci do pokoju córeczki. I zgadnijcie, co on zrobi. Ciekawe. Ano niuchnie się właśnie jej majtkami. Co za fetyszysta. Dobra, niuchnął się raz, niuchnął się drugi. Takie wspaniałe zapachy, że aż po prostu zemdlał. No właśnie, ręka mu tak się troszeczkę wygła, że tak powiem. A my sprawdzimy, gdzie jest nasz główny cel. Jest na pewno na parterze, tak. I zmierza
tutaj właśnie, do schodów. I zobaczymy go najpierw w lustrze po prawej stronie. Obserwujcie. Tak, pomarańczowa koszula, a teraz go zobaczymy tutaj. I on się skapnie, że kogoś tutaj nie ma. Wyciągnie rewolwer, wyciągaj go. Popatrzy, popatrzy, stwierdzi, że ma to gdzieś, schowa i idzie dalej. Tutaj się troszeczkę zatrzyma, pójdzie w tą, pójdzie w tamtą, a w końcu wejdzie do pokoju z lewej. My tymczasem idziemy za nim. I sobie go najzwyczajniej w świecie otrujemy. Dziękuję panu. Weźmiemy sobie też przy okazji pistolet, bo po dłuższej nieobecności swojego szefa ten pan zacznie się niepokoić. Dlatego, żeby się czasem nie zaczął zastanawiać, gdzie on jest, to właśnie go połączymy z szefem, tylko go oczywiście nie będziemy zabijać. Jeszcze musimy jedną rzecz zrobić. Jeszcze musimy odzyskać mikrofilm, który jest w biżuterii żony naszego głównego celu. Ona na pewno płacze, już jest wdową, prawda? Będzie płakała, że coś się stało. No cóż, no bywa. Dobra, my sobie staniemy tutaj. Ona idzie się wykąpać, ona idzie na basen. Ale jak widzicie, strasznie się zatacza. Bardzo dużo wypiła. Każdy powinien wiedzieć, że po pijaku się nie pływa. Dlatego proszę panią. No utopiła się pani, no bywa, prawda? I to powinna być przestroga dla wszystkich, że po pijaku się nie pływa. Dlatego idziemy stąd. Po prostu uciekamy. Tamten biegacz sobie poleciał w tamtą stronę, więc mamy wolną drogę, żeby się z powrotem przebrać w swoje łachy, żeby odzyskać rangę Silent Assassin, czyli cichy zabójca. Sprawdźmy, jak wyglądają statystyki. Już musimy uciec z tej furtki oczywiście, bo tu jest exit. Hopsa. I sprawdźmy. Zabici w walce wręcz 1, wypadki 1, razem zabitych 1. Cichy zabójca. Pięknie, 5 minut 40, fantastycznie. Żadnego rozgłosu. I w gazetce cichy zabójca poszukiwany. Dziękuję.